dwa tygodnie temu wróciłem z nart. Było szałowo. Niech pan pamięta, by nie obciążać nogi co najmniej przez półtora miesiąca. Znakomicie. Leń siedzi w każdym, ale wyobrażacie sobie tkwić tak cały czas. Okropność. Nawet kiedy przepali się żarówka, muszę wołać żonę. I zacząłem nie cierpieć herbaty. Pić się chce, ale z herbatą wiąże się duży problem. No, trzeba by się ruszyć. Znowu wypiłem filiżankę za dużo. Nic, a może wytrzymam. Pytanie. Jak korzysta się z ubikacji, gdy człowiek chodzi o kulach? Odpowiedź? Niełatwo. No ale wyjścia nie ma. Natura ma swoje prawa. I przez to muszę przejść za każdym razem. Za jakie grzechy? Oto właśnie dlaczego nienawidzę herbaty. A to co? Krzesełko? Wózek? Napisane hulajnoga. Hulajnoga, wolne żarty i to raczej makabryczne. Zaraz, jest też instrukcja. Daj odpocząć nodze, choć tylko na zdrowej. Może to wcale nie jest takie głupie. No nic nie szkodzi spróbować. Wydaje się całkiem stabilne. No to przepraszam na chwilę. Najpierw obowiązek. To niezłe osiągnięcie. Można wyjść na miasto. I gra muzyka. A co ze stopniem? Wolność. Spokojnie, chłopie. Nie ma pośpiechu. Wszystko w porządku, dopóki jest jako tako płasko. Hamowanie i napęd za pomocą zdrowej nogi. Czemu nie? Ciekawe, co sobie ludziska pomyślą. Choć właściwie mało to zwariowanych pojazdów widzi się na ulicach. Uśmiechnij się pan. Może to żart z ukrytą kamerą? Znów mogę się naprawdę ruszać. Może nawet wrócę do roboty, choćby jutro. Zobaczymy, co powie żona. No tak, po herbacie czasem się człowiekowi tak głupio przyśni. Słuchaj, mówiłem ci od początku, że ten kciuk jest najważniejszy. No. Dlaczego kciuk? Zawsze mi mówili, że najważniejszy. Nie, to jest ważne jako całość. Zobacz, bo cały ten dramatyzm tego ruchu właśnie stąd się przecież bierze. A swoją drogą, to powiem ci, że jak się zastanawiam nad tym, jaki byłby najbardziej właściwy symbol twórczości człowieka XX wieku, to naprawdę już sam nie wiem i wcale nie jestem pewien, czy taki najlepszy wybraliśmy. A swoją drogą nikt jak do tej pory, jeśli mowa o twórczości, nie stworzył
pomnika zespołu twórczego i to wydaje mi się niezwykle dziwne i w ogóle rzeźbiarze mają u mnie trochę... Odbierz. Chwileczkę. Tak, słucham. Nie, pan Kurek jest zajęty. Rzeźbi. No rzeźbkę jakąś robi. No tak, no. Zaraz zapytam, chwileczkę. Podobno znasz telefon do Ziutka. Wszyscy znają. No ja nie znam. No to co mam powiedzieć? Zaraz mu podam. Proszę zaczekać chwileczkę. Pan Kurek już schodzi z rusztowania. Dziwi się, że nie ma pomnika zespołu, ale przecież większość. O, na przykład coś takiego, niby użyteczne, przyjemne i tak dalej. Przecież nie do pomyślenia, żeby to wymyślił jeden człowiek. Ale oczywiście, co więcej, to jest w ogóle wynalazek nieznanego autora. Bezprzewodowy telefon po prostu powstał niejako sam z siebie, podobnie jak wiele wynalazków współczesnej cywilizacji na prostej zasadzie łączenia pewnych funkcji, radia i telefonu. Nie dojdziemy do tego, kto to wynalazł, więc w ogóle może mówienie o twórczości w tym sensie jest bezsensowne. Ale co jest... był Faraday, proszę, dawniej był Tesla. Gdzie się oni wszyscy teraz podzieli? Ziutek. Nie to, to tu. O, naturalnie. 519, 36, 78. Dobra, możesz podać. No, oczywiście tej sprawy także nie mógł wymyśleć jeden człowiek. To jest zawsze wynik działania długotrwałej pracy ogromnych zespołów ludzi. Ale przecież, może ci na karteczce dać. Tak, tak, o, zapisz, koniecznie. Przecież taką rzecz na przykład ktoś też wymyślił. O, taki długopis, który nie gubi się w papierach, prawda? Na magnesiku. A jeśli już potrzeba karteczki, to takie pudełko ze zmyślną dźwigienką i gumką też ktoś wymyślił. Faraday, Edison, gdzie oni są teraz? Pole. Powiedzmy pole także do popisu dla wyobraźni. Bo przecież agrotechniczne nowości pojawiają się na wsi niezbyt często, a nieporadność działań tak łatwo jest przesłaniana usypiającą zielenią upraw. Ciężar traktora ugniata pod kołami żyzną ziemię, opony jak wandale niszczą spory kawałek plonów, a nikt nie krzyczy, że traktory są złe. Przy silnym wietrze na przykład albo na nierównym gruncie opryskiwacz macha ramionami trochę bez sensu i chemikalia zwykle nie trafiają w cel. I skuteczność zabiegu robi się problematyczna. Tak przynajmniej myślał sobie jeden z brytyjskich farmerów. David Dowler, człowiek niespokojny, osądził, że tradycyjny traktor osiągnął już kres swego rozwoju i postanowił zaprojektować nowy, swój własny. Taki, który by kołami ugniatał wiele mniej gleby, a jednocześnie mógłby obrabiać naraz wiele więcej. Pan Dowler miał podstawy wiedzy inżynierskiej i trochę odłożonego majątku. Myślał kilka lat, projektował kilka miesięcy. Gdy projekt już go satysfakcjonował, pomysły postanowił przekuć w materię. Nie szukał nadzwyczajnych możliwości. Do budowy modelu wystarczyły elementy zestawu mały konstruktor. A gdy i to go zadowoliło, zabrał się do budowy prototypu. I tak narodziła się maszyna niepodobna do niczego, co istniało przedtem.